Proszę Państwa, przed Państwem Romet Racer 125. Trochę łysa opona, zobaczymy jak daje radę. Bokiem się ustawiaj, bokiem. O, elegancko. Jak już wiesz, że się nie uda Ci się wyjechać, wywalaj się na górkę. I ustawiaj się bokiem, bo wiesz. A to jest półautomat? To elegancko jeszcze. Ale powiem Ci, że mogę polecić ten motorek. Na pierwsze to. Co, nie łamie się na razie nic. W ogóle. No to przynajmniej tyle dobrze, lepsze od Lącina widocznie. No. A na pierwszym moto, jak nie ma sprzęgła jeszcze, no to łatwiej o wiele będzie tym jechać. Mogę się przejechać. Dawaj, przejadę się. Tylko ubiorę oczywiście moje racingowe rękawiczki. Tak, że są biegi w dół. Say what? Wszystkie? Cztery biegi. Ale w dół? No. No dobra, nie wiem czy będę umiał jechać tak. No to nie z Anglii jakiś motor? Tam wszystko na odwrót. Zobaczymy, ogarnę tego sprzęta, czy nie ogarnę. Ej, a ile to ma kompresji? Więcej od mojej TTR-ki? Umie odpalać. I co, wszystkie biegi w dół, u samej góry jest luz. U samej góry jest luz. Coś oni to chyba źle złożyli. O kurwa! Zawieszenie jest takie. Czy tak kurde zębatkę słychać czy co? Nie, to odbijał. A o to! A to trochę kidowo, bo to dziurę wytrze. O, już wytarł dziurę. Ja bym tu odgiął bardziej na zewnątrz, żeby to wychodziło tak. Albo przyklepać tutaj na tym. I wtedy będzie tak. Tylko że znowu nie może się aż tyle zamykać, nie? Będzie wahacz chwytało to. Taki śmieszny motorek. Ale ci powiem, że nie mogę się przyzwyczaić do tego, że... Tu wszystkie biegi w dół. No.
jak se biega do góry, a tu mi zredukuje. No. Ale powiem ci to, że nie ma biegów, no to już jest plus, bo znaczy sprzęgła nie ma, takiego sprzęgła w sensie na rękę. To dla początkującego jest ok, ale siedzisko jest, kurwa, dupa mnie boli. Jak ty na tym jeździsz? Tylko, że jestem cięższy, nie? No. I mnie, kurde, ja bym tutaj dowalił gąbki tak troszeczkę, więc żeby dupa nie bolała. I troszeczkę nie tłumi ten amortyzator za bardzo, tak trochę cię sprężynuje. No. A tak to nie jest źle. Ma blachę. Można byłoby to zarejestrować, widzę. Ale jak jest ten, jak miałem nówkę, oponkę, to fajnie śmigał. A to wiem, no, przyczepność wtedy jest, nie? Uczciwa. A ten drugi? Muszę to zobaczyć z bliska, jak to wygląda. Nie, no dzisiaj nie będę jechał. Jak jest nowy, jeszcze na gwarancji, to jeszcze rozwalę mu i będę musiał płacić, a jestem biedny. Nie stać mnie na nic, no. Widzicie, TTR-ką jeżdżę, kurde, na łysych oponach. Ramo też tak wygląda. Widzę właśnie, ramo wygląda tak solidnie. Trzeba będzie, kiedy mojego odpalę, tylko moduł załatwię, to zrobimy ten porównanie. A jakie? Bo wszyscy u mnie na grupie myślą, że jak ma wielkie koła, to przejedzie wszędzie. Aha. Właśnie nie. No, pojedziemy prawie, że bez gazu po tą samą górkę i zobaczymy, kto wyjedzie, a kto nie wyjedzie. Czy rzeczywiście większe koła dają lepszą przyczepność, automatycznie, kurde, motor wszędzie wyjeżdża? Czy rzeczywiście nie? No, bo ja tylko tyle daję, że wybiera dziury. A nic do przyczepności, ani do jakiegoś przyspieszenia nie ma koło. Tak, takie mam właśnie spostrzeżenia. No. Mam nadzieję, co? Chyciłeś tutaj, jak jechałem od góry? No, no, no. Pewnie ci uciekłem tam na boku. Trochę tak, ale tam fajnie, tam było tak trochę, jak się tutaj rozpędziłem, doszedłem do wniosku, że tam jest drzewo i ciężko jest je ominąć. No, a nie mogłem się zatrzymać. Musiałem jakoś je ominąć. Po tym drzewie można było spróbować przejechać. Nie, bo ono pęknie. Tak mówisz? Nie, dobra, nie próbuję. Dobra. Trochę tu jest... Nie, bo tam jest bagno dole. Na razie sobie przejadę, zobaczę, jak to w ogóle jest z błotem. Bo jest grząsko, jeszcze kranik sobie zamknąłem.
Otto! Zobaczymy może kawałek dalej. Bo takie macie błoto. Tam wjeżdżałem, to nawet nie gazowałem, bo mi koło wchodziło akurat do połowy. Przednie. Miałem jechać dalej do przodu, tylko tam jest pełno gałązek, nie? A jakby tam tego drzewa nie było, to tam by był też podjeździć. A to nawet to nie przeszkadza, tam wyjadę, bo to jest, tam jest mniej stromo niż tu. Bo... Co? Ale to mówię, nie ma co, jakby to wam powiedzieć, nie ma co za bardzo się szarpać do przodu, nie? Zjazd do dołu, od razu, kurwa, musicie robić takie piony, nie? Tylko stopniowo, nie? Na razie jak tutaj sobie jeździcie, wziąć sobie, podszkolić na tych górkach się, no, jak się motor zachowuje, ogólnie nauczyć się najważniejsze wywalać. Bo nikt tego nie docenia, bo ktoś sobie myśli, o, wywalisz się, no to kurwa śmiech, a tak naprawdę wywalać też trzeba trenować. Na przykład jedziecie, już czujesz, że ci motor nie wyjedzie, nie? To skręcasz kierownicą i wywalasz się na górkę, żeby motor stanął, wiesz, bokiem, bo najgorsze, co może się stać, to jak wyjedziesz pod górkę, nie? Braknie ci i zacznie ci ślizgać do tyłu, rozpędzisz się z motorem, jak się wypierdolisz, to ci powiem, że żebra albo coś jeszcze połamane, to... Wiesz, z doświadczenia mówię. Stukłem sobie żebra i nikomu nie polecam. No i jak mówiłem, no wywalać też trzeba się nauczyć. No. Najważniejsze jest nauczyć się wolno jeździć, na przykład po takich kurwa nierównościach, pomiędzy drzewami albo coś. Na pół sprzęgle, to też jest dużo szkoli ogólnie w opanowaniu motoru. Nie od razu, że cała peta, kurde, do odciny zapierdzielasz na czwórce, przed tobą zakręt, a ty pojedziesz prosto. No. Najważniejsze jest właśnie nauczyć się, nie? Nawet, choćby nawet, no, jak tu jechaliście pod górkę, tam co było tak mokro, nie? To, no pewnie też główna zaleta, wada opon, że tak was rzucało. No, mnie też rzucało, tylko że właśnie za bardzo się baliście się, nie? To, że wam będzie dupa latała we wszystkie strony, to jeszcze jest nic, dopóki panujecie nad przednim kołem. Tak wam powiem. I wtedy sobie tylko nogą tu odbijesz, tam nogą chcesz podeprzesz i jak jedziesz taki podjazd, to trzeba próbować na siedząco najlepiej i skakać po tym siedzeniu, żeby po prostu to opona ci się gryzła i tak samo jak tutaj na przykład. No, musiałem poskakać trochę po siedzeniu i chwyciła mi opona i wyjechał, nie? A tak to ci miela i potem zejdziesz z motoru, odciążasz tylne koło, one nie ma w ogóle siły, żeby gryzło się i pchasz ten motor pod górkę, a nie potrzebnie, bo wystarczy czasami tylko siąść i poskakać trochę i wyjeżdżacie, nie? No. Doświadczenia. Dużo osób ma właśnie takie mylne założenie, że jak jest górka albo coś i zacznie ci ślizgać koło, to dajesz całą petę i trzymasz, kurwa, nie? A wtedy jest gorzej, bo ze względu tego, że trzymasz całą petę, bardziej ci rzuca kołem na boki, nie? I jest ciężej go opanować nogami. Lepiej wtedy odpuścić trochę gazu, ale za to trochę poskakać na siedzeniu, jeszcze ewentualnie nogą pomóc, odepchnąć się i wtedy mówię wam, że o wiele lepiej jest podjechać pod górkę, nie? No.
u ciebie by się żywcem przydał ślizg na górę i na dół, żeby do przodu jak jedziesz i do tyłu, żeby ci nie spadał. I wtedy choćbyś nawet nie wiadomo jaki miał luźny łańcuch, to ci nie spadnie, ewentualnie ci będzie na zębatkę przeskakiwać. No ale niestety tylna zębatka też do wymiany. Nie no, ile on ma? 5 lat. Tą zębatkę? Nie. Tylną. No, bo kład ma 5 lat. Kład ma 5 lat i zębatka nie była zmieniona. Jasny pierd. I mówią, że Chińczyki to chujostwo. Podejdę tam bliżej tego kłada, co ja się będę. Jak nagrywam, to coś tam może chyci to. To. To jest chińskie, no to wiesz, to jak lącziny. Monitor się teraz pęka, to raz normalnie odpadło to, teraz tłumik tutaj. No to wiesz, bo to jest z takiego super zarąbistego tworzywa. No. Silniczek po remoncie. Ja bym tutaj, wiesz co zrobił? Przy tym kładzie? Kurwa, ja bym takiego kłada, ja bym zrobił rozrusznik na nogę do niego. Tak. Na nogę? Mhm. Spokojnie by zrobił. Rozrusznik na nogę do niego. Widziałem takie kłady, co jest kopka. Ale nie, bo zrobiłoby się coś takiego, że wypuściłoby się tutaj tego freza, co jest na kopkę, a tutaj by się zrobiło takie mocowanie na szybko złączkę, żeby się dało wsadzić taki element z kopką, nie? I wtedy sobie tutaj zapina, żeby ci tu kawałek wystawał dalej i sobie zrobisz pyk, odpalasz, zakładasz, wsuwasz sobie w bumbę. I nie trzeba byłoby ci rozrusznika, ani nic. I według mnie to byłoby bardzo proste do zrobienia. Tak. Ja bym to zrobił, przynajmniej. No, będę miał kłada, to będę przy nim kombinował. Może ewentualnie podpatrzycie kiedy. Jak jeszcze ten kład będzie. No. Choć co ja bym zrobił za modyfikację przy takim sprzęcie. Tak, żeby ułatwić jazdę na tym, aby coś się psuło. Z tyłu tutaj spokojnie by dwa ślizgi zrobił łańcucha od góry. I musi być od dołu, ze względu takiego, że ty też jedziesz na wstecznym, nie? I na wstecznym też ci lata łańcuch na boki, nie? I wtedy ci może spaść. Te dwie śruby to jest podstawa, żeby one były dowalone, tylko że jak one masz dowalone, to już nie naciągniesz łańcuch w polu, nie? Ale będę musiał je wymienić całe. No, jak masz... Jak dokręca, to i tak się popuści. To masz zerwany gwint prawdopodobnie. Albo dać podkładkę sprężującą. I tak samo, tu nie możesz mieć luzu na tym. Na tym nie możesz mieć luzu. Tak samo tu nie możesz mieć na piaście luzu i silnik musi być sztywno. To wtedy nie ma szans, żeby ci łańcuch spadł. Jak jeszcze będziesz miał ślizg łańcucha od góry i od dołu, to ja ci powiem tak, że choćby nie wiadomo jaki byś miał luźny łańcuch, nie ma szans, żeby ci spadł. Jedyna opcja to byłaby taka, że przeskakiwałby, jakbyś miał zębatkę wyrąbaną, nie? No. Już robiłem taki patent jednemu gościowi w przykładzie. 110 robiłem i mówił, że jest zarąbiście. Bo mu łańcuch już nie spaduje, tylko że mu przeskakiwały zęby na zębatce, bo miał wyrobioną, nie? Dlatego wiem, co mówię. No to u mnie w tym moim jest takie coś, że tu dodamy jest taki metalowy element i rolka, co nie? To jest gówno. To nie daje. To nie zdaje egzaminu ze względu takiego, że naciąga to niby łańcuch, nie? Że masz cały czas łańcuch na... bo daje coś, ale naciąga ci niby łańcuch, lecz wiesz, podczas... Jakby ci powiem, jak jedziesz do tyłu, nie? No. To ta rolka się napina i od góry masz taki strasznie luźny łańcuch, że on tak czy inaczej ci spadnie. Rozumiesz o co chodzi, no, nie? No, no. Że ta rolka działa tylko w jedną stronę. Musiałbyś mieć rolkę od góry i od dołu. I wtedy ze względu czy do góry, czy na dół, albo taką manualną, tutaj z takim pokrętem na rękę, żeby te rolki ściskały się, wiesz o co chodzi. Takie coś, ale na zasadzie jeszcze, żeby sprężyną, bo jak skaczesz albo coś, to ten łańcuch musi się luzować. Tylko, że od tego gościa, co kupiłem tego kłada, to on tak przerobił, że ta rolka dociska łańcuch do dołu. Ale tak czy inaczej ci powiem, no, jest tu trochę takich smaczków, które można było porobić i żeby to lepiej jeździło te kłady 110. Może to nie wiadomo ile mocy nie ma, no ale za to... Można to tak zrobić, żeby to jeździło. Widzę, że masz zaczep na przyczepkę. Jeździłeś? Woziłeś coś? Trawę? Drewno. Aż kurwa. Pewnie jak załadowałeś ostro drzewo, to miałeś problemy ze skręcaniem, tak? No. Musiałbyś worek cementu wtedy walnąć na przód jeszcze dodatkowo, żeby koła docisnęło.
No. Nie, też spokojnie by dało się 4x4 takiego kładzika zrobić. Ciekawe, jakby to jeździło. Tylko troszeczkę jest zabawy. No, a napęd łańcuchowy, tylko 4x4 żeby był. Spokojnie by się dało zrobić. Dobra, ja będę leciał. No, ale też muszę uciekać, bo... Jest 7, no jest 5:30. A jejeździmy tak od 2:30. No, wy jeździcie, no. Ja tam później dołączyłem. Dobra, też będę uciekał, bo muszę tam jeszcze filmik wieczorem dodać. To będziecie jeszcze 13? Nie. Nie dam. Dam, bo... Nie dobrze, że prześmieszczo, tylko fajnie się potem ogląda. Fajnie się ogląda. Ludzie lubią takie rzeczy. Dużo kanałów się wybiło na kładzie 110 i lącina. Nawet Jagód. 3, 2, 1, go!